Okej, okay, załóżmy, że jesteś na wyjeździe, ale nadal chciałbyś pracować nad swoim projektem, który zacząłeś na swoim komputerze stacjonarnym. I teraz pojawia się pytanie, jak najłatwiej przenieść pliki projektu na inny komputer? Na przykład dzięki takiemu dyskowi Samsung T5, to jest dysk SSD zewnętrzny. T5 korzysta z interfejsu USB 3.1 drugiej generacji. Maksymalna prędkość odczytu danych to 540 MB na sekundę, czyli jest nawet 5 razy większa niż w przypadku zewnętrznych dysków twardych HDD. Samsung T5 zapewnia bardzo szybką pracę z filmami w rozdzielczościach Full HD oraz 4K. Możesz go spakować wszędzie i zawsze mieć swój aktualny projekt pod ręką. Później możemy kontynuować pracę nad projektem, gdziekolwiek jesteśmy. To rozwiązanie bardzo mi się przydaje, kiedy jestem na wyjeździe, ale wiem, że muszę skończyć jakiś projekt filmowy. Wtedy zgrywam sobie pliki na dysk, podłączam do laptopa i mogę tutaj kończyć projekt. Później przełączam tylko dysk z laptopa do mojego komputera stacjonarnego i mogę kontynuować pracę nad filmem. Okej, okay, a teraz pokażę Wam w Premierze, jak ten projekt zgrać na dysk, a później dam Wam kilka przydatnych wskazówek na temat pracy pomiędzy komputerami. Otwieramy nasz projekt filmowy i wybieramy File, Project Manager i zaznaczamy sekwencje, które chcemy zgrać na dysk. Po lewej stronie zostawiamy Collect Files and Copy to New Location. Z prawej strony w opcjach możemy wybrać, czy zgrywamy wszystkie nagrania, czy usuwamy te pliki, które nie zostały wykorzystane w naszym projekcie. Jeśli wyrenderowaliście fragmenty podglądu, to możecie też przenieść Preview Files. Niżej wybieramy lokalizację dysku, na którą wgrywamy projekt. Mamy podgląd, ile zostało wolnego miejsca oraz po kliknięciu przycisku Calculate zobaczymy, ile waży nasz projekt. Po wszystkim klikamy OK i pliki wraz z projektem same się skopiują na dysk. I w tym momencie możemy już pracować nad filmem z naszego przenośnego dysku. Stosując zewnętrzny dysk SSD, znacznie przyspieszysz swój montaż na swoim starszym komputerze lub laptopie, gdzie nie masz jeszcze dysku SSD. Jeżeli chciałbyś zabezpieczyć dodatkowo swój dysk, to polecam Ci rozwiązanie, jakie daje Adobe Creative Cloud. W Premierze masz taką opcję, żeby Adobe zawsze trzymało kopię Twojego projektu w chmurze. Każdy, kto posiada subskrypcję Adobe CC, będzie mógł skorzystać z tej funkcji. Czasem dodatkowa kopia naprawdę może uratować życie. Funkcję tą znajdziecie w ustawieniach, wchodząc w Edit, Preferences i wybierając Auto Save. Tutaj wybieramy opcję Save Backup Projects to Creative Cloud. Gotowe! Teraz będziemy mieli stworzoną dodatkową kopię projektu w chmurze i znajdziemy ją w folderze plików Creative Cloud, przechodząc w folder Premiere Pro i wybierając wersję programu, czyli z reguły będzie to największy numer. Czy wiedziałeś, że tego dysku możesz także używać ze swoim telefonem? Za pomocą USB-C możesz śmiało podłączyć go do telefonu i tam pracować nad swoim projektem. Oczywiście w bardziej uproszczonych programach takich jak Lightroom lub Adobe Rush. Słuchaj, masz pytania, wal śmiało, odpowiem na wszystko. A jeżeli film Ci się podobał, daj lajka, subskrybuj. Dzięki i do następnego filmu. Na razie.